Witam wszystkich fanów piłki ręcznej na kanale Time Out. Dzisiaj poświęcę cały program tematyce tak zwanej linii sędziowania i wykluczaniu zawodników z gry. Zainspirowała mnie do tego wypowiedź trenera Sabatę po meczu Płocka z Opolem w ostatniej serii Superligi. Pewien istotny fragment wypowiedzi trenera Sabatę nie został dokładnie przetłumaczony, a poruszał bardzo ważną kwestię zmiany kryteriów sędziowania czy linii sędziowania w stosunku do Orlen Wisły Płock po półfinałowym meczu Pucharu Polski w Kielcach. Co dokładnie powiedział trener Sabaty? Dzień dobry. About the match, I think that we were really good in defense, even that we were 18 minutes with one less player. So this all almost around 30% of the match. But even in minus one, we were really good. Our goalkeepers were fantastic. First half, Homayet, second half, Locek, and this is big help, no? I think that in attack we play good. We find good solutions, and I would like to congratulate to all our players for that, because I think that is very tough when you play two competitions, and especially in this season, and they are making a good job. Finally, I would like to say that, like coach, I cannot accept that just after the Puchar Polski, like seems that we are a dirty team, like it was said, but I think that everybody could see everything that happened, especially in the case of Szczecin. It's not acceptable from my side that from now, and I was expecting this, okay, today we got 9 situations, 2 minutes, nine, okay, Krajewski first time in his life, now he told me red card, this is unacceptable, it was absolutely different, the criterion, and like coach, I cannot accept this, we worked too much to change like this the criterion, and I must say, it's not possible that one team, like Opole, that is fantastic team, of course, and they play very good, defense, in attack, everything, with fantastic coach, that has 6-7 situations, 2 minutes average per match, today they have 3. The criterium it was absolutely different, and especially with Szczecin, and we cannot accept this, and this is not fair, and I hope that like the club will make something. Thank you and good luck for the rest of the season. Zanim przejdę bezpośrednio do kwestii podniesionej przez trenera Sabatę, że Orlen Wisła jest teraz postrzegana jako zespół, który gra nieczysto, czyli taki dirty team Superligi, to warto przypomnieć sobie o tym, co wolno zawodnikom w czasie meczu, a czego im nie wolno i za co będą karani. Piłka ręczna to dynamiczny i bardzo kontaktowy sport i z racji tego pewne akcje są dozwolone, a pewne bezwzględnie zabronione. Co wolno zawodnikom zatem? Otóż zawodnikowi można wygarniać piłkę otwartą dłonią, można kontrolować ruch przeciwnika i przesuwać się wraz z nim, używając ugiętych rąk, nie wolno stosować tak zwanych prostych rąk. Można używać tułowia w celu blokowania przeciwnika w czasie walki o zajęcie pozycji, ale takie blokowanie musi mieć charakter pasywny wobec przeciwnika. A czego nie wolno w piłce ręcznej i co spotyka się z natychmiastowym wykluczeniem z gry? Tu obostrzeń jest bardzo dużo i wymienię tylko kilka z nich. Nie wolno wybijać bądź wyrywać piłki z rąk przeciwnika. Nie wolno przeciwnika blokować ramionami, rękoma, nogami. Nie wolno używać jakiejkolwiek części ciała w celu przesunięcia zawodnika lub jego odpychania. Całkowicie wykluczone jest używanie łokci zarówno przy zajmowaniu pozycji, jak i w trakcie biegu. Nie wolno przeciwnika trzymać za ciało ani za strój, czyli koszulkę, spodenki. Nie wolno także wskakiwać i wbiegać w przeciwnika. Generalnie w piłce ręcznej obowiązuje zasada, która mówi, że atak skierowany przeciwko ciału zawodnika drużyny przeciwnej podlega zawsze wykluczeniu z gry. Atak powinien być skierowany na piłkę.
I zachęcam kibiców do oceniania wszelkich wykluczeń właśnie przede wszystkim przez ten pryzmat. Czy atak zawodnika był na ciało, czy na piłkę? Przykładowo, jeśli zawodnik zaatakuje ciało przeciwnika w taki sposób, że straci on możliwość kontrolowania piłki, kiedy jest w ruchu, to z pewnością sędziowie odgwizdają wykluczenie. Jeśli zawodnik zredukuje lub uniemożliwi możliwość poruszania się przeciwnika, też będzie wykluczenie. Jeśli w jakikolwiek sposób zaatakuje głowę, kark lub szyję przeciwnika, bez wątpienia zostanie wykluczony. Tych obostrzeń jest znacznie więcej i precyzyjnie regulują ją przepisy gry w piłkę ręczną. Ja jestem gotowy założyć się o dużą stawkę, że gdyby przeprowadzono egzamin ze znajomości tych przepisów wśród trenerów, zawodników, prezesów czy także kibiców, to znakomita ich część takiego egzaminu by nie zdała. Swoją drogą zastanawiam się, czy Superliga nie powinna wpisać takiego powszechnego egzaminu przed każdym sezonem do warunków licencyjnych. Myślę, że wyegzekwowanie tej wiedzy znacznie by zredukowało ilość protestów i znacząco obniżyło to napięcie na linii sędziowie reszta świata, jak bardzo często widzimy podczas meczu. Innym problemem jest, czy w czasie meczu została przyjęta przez sędziów jakaś linia sędziowania lub co gorsza jej brak. A już najgorsze jest coś takiego, kiedy w jednym przypadku za łapanie za koszulkę sędziowie wyrzucają z boiska, a w innym przypadku tolerują to. To już jest niedopuszczalne, bo wprowadza tylko chaos. Jeśli decydujemy się, że każde trzymanie za koszulkę wykluczamy, to musimy być konsekwentni do końca. Ta konsekwencja w przyjętej linii i trzymanie tej linii przez cały mecz w stosunku do obydwu przeciwników jest podstawą do rozegrania dobrych zawodów. Sędziowie są zwykłymi ludźmi, którzy mają swój własny temperament i każda para ma z pewnością swoją własną linię interpretacji przepisów. Kiedyś, kiedy jeszcze grałem, mój trener Edward Koziński miał praktycznie rozpracowane wszystkie pary sędziowskie, które w tym czasie gwizdały w lidze. I każdą odprawę przedmeczową rozpoczynał od informacji, jaka para sędziowska będzie nam gwizdała, na co będziemy mogli sobie pozwolić, a za co z pewnością wylecimy z boiska. To była bezcenna wiedza dla zespołu. Dlatego sposób gry i skład na mecz był zawsze modyfikowany pod kątem sędziów, którzy będą nam gwizdać zawody. Ja na przykład miałem zawsze bardzo ograniczone granie, gdy gwizdała nam na przykład para łódzko-poznańska Słapiński Manyś czy krakowska Franczak Michali. Na zdecydowanie więcej mogłem sobie pozwolić, kiedy mecze gwizdała nam para ze Szczecina Dudka Uszyński czy Gdańska Chojnacki Szczepański. Mówię o tym dlatego, że oprócz analizy gry samego przeciwnika w meczu powinno się także analizować, na co pozwalają, a za co każą sędziowie, którzy będą rozjemcami w zawodach, które nas czekają. Wracając do wypowiedzi trenera Sabatę, przyjrzałem się tym 9 wykluczeniom w meczu z Opolem i starając się zachować pełen obiektywizm w ocenie, zadałem sobie podstawowe pytanie, czy sędziowie mieli podstawy do tych wykluczeń. Myślę, że trenera Sabaty poniosły trochę emocje i po obejrzeniu tego materiału wideo, myślę, że już z pewnością go oglądał, trener złagodzi swoje stanowisko w sprawie tych kar, które otrzymał jego zespół.
W jednym z poprzednich programów wspomniałem o ofensywnej obronie stosowanej w Superlidze przez trenera Sabaty. Kluczem do złamania tego systemu obrony jest wygranie pojedynku 1-1 na wysuniętych obrońcach. Zwykle obrońca, który przegrywa taki pojedynek, ratuje się łapaniem jedną ręką za koszulkę, a drugą ręką atakiem w okolicach szyi przeciwnika, czyli faulami kwalifikującymi się na jego wykluczenie. W mojej ocenie te wykluczenia, które miały miejsce w Płocku, wynikały raczej z przyjętej linii sędziowania niż ze złej woli czy zmiany kryteriów wobec Płocka. Panowie Jakub Jerlecki i Maciej Łabuń, którzy byli sędziami w Kielcach, według mnie nie przyjęli żadnej linii sędziowania, tylko starali się oddawać swoje pomyłki i w ten sposób wprowadzali chaos w grze, ale to jest moja obiektywna ocena. Natomiast bracia Robert i Michał Orzech w meczu Superligi w Płocku wykluczali po prostu za akcje, które są niedozwolone w przepisach gry. Opole miało mniej wykluczeń i ta dysproporcja, o której mówił trener Sabatę, w mojej ocenie wynikała z tego, że Opole grało bardziej płaską obroną i tych pojedynków 1-1 przeciwko obrońcom Opola było po prostu mniej. W pozostałych meczach Superligi sędziowie także wykluczali zawodników w nieproporcjonalnym stosunku, a najlepszym dowodem na konsekwencje w stosowaniu przyjętej linii sędziowania można było zobaczyć na meczu w Puławach. Tam były aż 22 wykluczenia z gry i tak naprawdę żaden z trenerów nie miał o to pretensji do sędziów. Kończąc, nie uważam, żeby Płock był jakimś dirty teamem Superligi. Mecz z Opolem był po prostu słabym meczem w ich wykonaniu, zarówno w ataku, jak i w obronie, z dużą ilością błędów i nie doszukiwałbym się żadnego drugiego dna. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce na kanale Time Out. Trzymajcie się!